Mamy to, widzowie. Nareszcie nowy sezon w Rivals. Ja nie spoilerowałem sobie jeszcze nagród. Jakie są? Także sprawdzimy to sobie za chwilę razem. Mam nagrody za Rivals oczywiście. Druga liga. No niestety mi się spadło. Tylko czy mi się to odbierze w ogóle? Dobra, odebrało się. Także zanim zaczniemy to wszystko sprawdzać, na dobry początek dwa piczki. Już posiada. Nie, no robisz sobie jaja. Czy te piki znowu będą do dupy? Jaka kaka totalna. Liga Rivals w Centurionie, dobra. Dali mi czwartą, bo poprzednią miałem drugą. Ale pytanie, czy tutaj coś w tych nagrodach było kręcone nie sezonowych, tylko tygodniowych. A, tutaj nic nie było kręcone, nieźle. Za Food Champions podejrzewam, no właśnie, że też kręcone nic nie było. No szkoda, mogli to trochę zmienić, nie powiem, ale zaraz przejdziemy do tego, co dali. W ogóle 80 tysięcy mam tylko, więc zaraz wam pokażę, co kupiłem, ale zostawcie łapkę w górę jeszcze, zanim przejdziemy do paczek i do tego, co mamy w sezonie. Daj suba, żeby nie przegapić kontentu. I zaglądnijmy tam. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do EAFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% zniżki. Polecam. Tutaj wszystkie zadania pokończone, także no tutaj nic za bardzo nie będzie, ale bardziej interesuje nas to. Sezon FC, proszę państwa. Nieodebrane. A, to ja już odebrałem wcześniej. To dzięki, stary. 7-8 plus piłkarz. Martynez jest na wypożyczonko. Jakaś laska. Myśliwy albo cień. Ziomki na wypożyczenie. No. To ten Tolisso wygląda spoko w sumie. Czekaj, zobacz nagrodę. Aha. No. Dzięki. Nie no, ten Tolisso naprawdę bardzo fajnie wygląda, bardzo, bardzo fajnie bym powiedział. No i oczywiście za darmo, tak więc uczciwa cena i to jest level który 15, no to nie jakoś mega wysoko. Ale jak tak patrzę tutaj te paczki, to nie wygląda to jakoś mega zadowalająco. No mam wrażenie, że jakby jesteśmy trochę później, jeżeli chodzi o etap gry, nie? No jakby... Jestem trochę zawiedziony. Nie ma grajka pokroju Adamy Traore jak wcześniej. No ten Tolisso to spoko jest, ale to wiesz, to, gdzie Tolisso do tego Adamy Traore za sezon porównywać? Jest mniej poziomów o 5. No ale co z tego? No. Ej, nie wiem jak wy, ale te nagrody za sezon... Nie no, jeżeli chodzi o to, że jesteśmy już miesiąc później, to są jak dla mnie gorsze. I to dużo gorsze niż sezon wcześniej. Powinno być no... Nie wiem, 2 razy 8,8 plus tutaj chociaż, no 100 razy 7,5 niby spoko, ale może ci za wcześniejszy poziom i 3 razy 8,8 plus tutaj, albo 5 razy 8,7. Nie podoba mi się to. Bardzo. No dobra, jeżeli chodzi o moje zakupy, jeszcze szybko handlowo, mówiłem wam ostatnio, co mam zamiar kupić i tak dalej i... No i tego się trzymałem. 2 Haalandów sprzedałem taniej, żeby mieć więcej kasy na ruchy. No, Kim In-Jae mi w klubie zalegał też go. Chciałem kupić sobie jeszcze foder, z tym, że no wydałem całe siano na karty takie grywalne, więc no foderu nie kupię, chyba że teraz coś trafimy dzisiaj i sobie to sprzedam, wtedy będę mógł kupić foder, ale zaczynając zakupy, co kupiłem? Jednego Wirtza, jednego Di Marco, jedną Bombastor, 2 Diabich, 2 Belligolów, 1 Van Dijka, Rudigera, Salibę, co to mam jeszcze? Trochę Militaosów i trochę Kiezów. Ich mam kupionych więcej, bo to były dość tanie karty, nie? Ale ogólnie ja stwierdziłem tak. Biorę po jednej, 2 karty każdego gościa, bo nie mam pojęcia, co odbije najbardziej, nie? No nie wiem. Nie wiem, ja nie wiem, ty też nie wiesz. Nikt nie wie, co odbije najbardziej, ale takie karty wziąłem, które wydaje mi się mają najlepszy potencjał. I sobie je sprzedam w piątek, może nie z rana. 12, 13, 14, 15 to są takie godziny, kiedy bym to chciał najpóźniej sprzedać, bo pierwsze osoby będą kończyły właśnie Food Champions i wystawiali karty. A w tym tygodniu ma być podobno dużo SBC-ków. Czy mam jakieś ciekawe jeszcze przecieki, zanim zrobimy opening z Rivals? Szybko zaglądnę. Leaks? No tylko to, co wam pokazywałem. Nic nowego się nie pojawiło. Mamy jeszcze info o tym, że Musiala będzie w sumie w SBC-ku jako Trailblazer. Ale to tyle takich nowszych rzeczy. To w ogóle właśnie, wyszedł ten party bug WBS i chyba to sobie zrobimy od razu dzisiaj. Ulepszenie RTTK / rush totalny. No jakby... Jak za darmo? Dobra, mamy zrobione. I tak pewnie dostanę z tego jakiegoś Andra, bo innego gościa wartego. Quixel. Co to za pik? Rzadcy piłkarze 7,5-80. João Felix. To wymienne w ogóle? Nie. Aha. Srebrne tunele, stary.
Srebrne tunele. To jest coś, co ja uwielbiam po prostu oglądać. Za każdym razem, jak mam srebrny tunel, to nigdy nie pomijam, bo świetnie się to... Nie no, serio, możecie to usunąć? Proszę. Ale zarąbista paka, się nie dziwię, że ja tego wcześniej nie odebrałem. Dobra, dawaj to od razu. RTT Karasz totalny. Czy coś tu będzie dobrego? Jest walkout. LS? To jest ten Lang, tak? Lang chyba. No... Znaczy, spodziewałem się takiego trafu. Będzie do przepałki. O, jeszcze informika, tak. Musimy informika otworzyć. No i mamy z niego gówno. Totalne. Pozdro. No to wymienne. Mega paczka, proszę. Jakiś walkaucik byłoby miło. No niekoniecznie. Esiowłochy do pomijęcia. Je. Zakalec. A cień, katalizator. Style gry bierzemy. Kontuzję też. No i tutaj walkoutu nie ma rów. Musicie to znać. Co trafiliście za rajwalsy? Jakie dropiki? Czy wam coś sypło? Bo... No nie zapowiada się. Ale spokojnie, mamy jeszcze taką niewymienną. Sypnij tego... O, walkout, dobra, stój. Eś o Niemcy. To... Ile razy ja go trafiłem już w tej grze? Z 10? 11? Mam jeszcze Branta. No trochę foderu, to akurat spoko. Ale poza tym... Lipa. Ale zanim jeszcze polecimy z wymienną... 3x87+. Najlepsza, jaka była w poprzednim sezonie paczka. W tym sezonie nawet tak mocnej paki nie ma. Więc... Zobaczmy, jest złoto. Tylko jakie? SPO nie mie... To jest Wirt 88, tak? No może coś jeszcze być fajnego. Może, ja wierzę. Wierzę do końca. Karczaui. No, a jakiś... Son? Taka. Sam foder? No to proszę państwa, jeszcze wymienna na... A poczekaj, może mam jeszcze... A, paczka klasyczna, nie, bo już robiłem. Dobra, no to wymienna. 30 razy nie ma walkoutu babka. A czy... Czemu ja powiedziałem, że nie ma walkoutu? Chciałem powiedzieć, że nie ma karty specjalnej. Ja pierdzielę Marta. Marta. To 8-4 są coś warte, nie? Ale co to jest za tarło? No to mocarne nagrody. To sobie za 100 koła ewentualnie może foderu nakupię. Bo... Więcej końców nie mam, więc ja mam zainwestowanych, ale... Tak zarobię i tak. Ja tylko liczyłem na lepsze nagrody dzisiaj, ale... Mówić trudno. Dajcie znać, co trafiliście. Do oglądania. Pozdro. Trzymajcie się. Spadł.